Witajcie. Moje prośby zostały wysłuchane. Co my tutaj mamy? Mamy miniaturowy odbiornik, nadajnik Bluetooth. Bo być może pamiętacie ze starszych odcinków. Szukałem idealnego rozwiązania mikrofonu zdalnego do iPhone'a. No i oczywiście są różne rozwiązania z odbiornikiem, nadajnikiem, kabelkami. Ale po co tak się męczyć, jak w takiej komórce mamy oczywiście już wbudowany odbiornik. Jest to odbiornik Bluetooth. No i kiedyś próbowałem takiej słuchawki douszczej, no ale wiecie, jaka jest jakość takiego zestawu głośno mówiącego. Także tak sobie to działało. A tu mamy coś lepszego, bo mamy takie pudełeczko, do którego możemy sobie wpiąć dowolny mikrofon, jaki byśmy chcieli, w szczególności właśnie taki krawatowy. No i działa to w dwie strony. Możemy używać tego zarówno jako odbiornika Bluetooth, jak i właśnie nadajnika audio. W trybie odbiornika oczywiście podpinamy sobie pod jakiś głośnik i wtedy możemy odtwarzać muzykę z komórki na tym głośniku. No i nas oczywiście interesuje ta druga funkcja, tak żeby podpiąć sobie tutaj mikrofonik i przy nagrywaniu wideo, żeby nagrywał też głos z Bluetootha. No zobaczymy, jak to działa w praktyce. Zobaczymy, czy w ogóle da się włączyć, czy jest naładowany. No chyba nie będzie tak prosto, chociaż nie świeci się niebieski LED. To powinno dać się sparować. Bluetooth BT500, no to chyba jest to. Allow contacts and favorite sync. Nawet próbuję kontakty zsynchronizować. OK. Myśli. Connected. Teraz pytanie tylko, jak to będzie działać w praktyce. No chyba będę musiał znaleźć mikrofon i zobaczymy, jak to działa. Aczkolwiek na komórce w ogóle nie widzę żadnego wskazania, żeby to wykryte było jako mikrofon. Tryb RX, czyli Receive, mowy tryb nadawania. Settings, Bluetooth, not connected. No to spróbujmy połączyć jeszcze raz. Na chwilę to zajmuje, jak to z Bluetoothem. Natomiast jestem ciekaw, czy będą jakieś istotne lagi. No bo nie ma nic gorszego, jak wideo rozjechane z audio. Make sure that the 500 is turned on in range. No jakoś nie chciał się połączyć, więc wyłączymy. Spróbujemy włączyć jeszcze raz. I pół godziny potem. Widzicie, kręci kółeczkiem. Connection unsuccessful. No i niestety. W trybie nadawania niestety nie paruje się. Natomiast w trybie odbioru jak najbardziej. No i tutaj wymienię jakieś protokoły transmisji i podejrzewam, że po prostu iPhone nie bardzo pozwala na pracę w tym trybie, żeby odbierać audio. Także szukamy rozwiązania dalej. Być może da się znaleźć jakieś oprogramowanie, chociaż nie sądzę, bo tutaj obsługa Bluetootha jest na poziomie systemowym, więc chyba raczej się nic nie wymyśli. A mogło być tak pięknie. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.